Technika, która moim zdaniem nadaje się świetnie do submission czy grapplingu. Nawet jak zawodnik, powiedzmy, stara się być pasywny. A już tym bardziej, jeżeli próbuje atakować na nisko, nogi i tak dalej. Ja zaatakuję prawą stroną. Znaczy, to jest atak frontalny, ale generalnie podbieram moją prawą ręką. Czyli zwróćcie uwagę, naciągam powiedzmy sobie lewą ręką, czuję kontakt, że jest blisko. Chociaż można to też zrobić z zaskoczeniem, które wam pokażę, ale po kolei. Moja prawa ręka schodzi pod klatką, tak, żeby zgięcie łokciowe weszło jak gdyby tu w jego grudy. W tym samym czasie, trzeba to zrobić jednocześnie, moja lewa ręka chwyta go za czubek głowy, nad potylicą, unosząc łokieć do góry, tak, czyli jest to jak gdyby wbrew wszystkim takim klasycznym podstawom judo czy zapasów, że ja atakując odrywam moje nogi od maty, wyskakuję do góry. Ale robię to po to, żeby stymulować mój cały ciężar na mojej dłoni. I wiadomo, jeżeli zegnę odrobinę nawet kark, zwłaszcza jeżeli zawodnik stoi pochylony i wrzucę na niego moje 80 parę kilogramów, kiedy on będzie zaskoczony, na pewno mojego ciężaru na tym karku nie dźwignie. I teraz podchwytuję, zobaczcie. Moje zgięcie łokciowe na jego grudykę i chwyta za kark. W tym samym momencie, tak jak powiedziałem, wchodzi ręka z łokciem do góry, ściągam go pod siebie. Na gilotynę ewentualnie można delikatnie zdźwigniować kark. Czyli jeszcze raz. A tak, czasami jest takie rozluźnienie, widzimy, że zawodnik podchodzi z opuszczoną głową, podchodzę ręką, pop, ściągam pod siebie. Tak, to jest drugi. W tym samym momencie, jak wchodzi ręka pod, druga idzie nad głowę, delikatnie wyskakuje tylko na tyle, żeby mój łokieć nie był zgięty. To jest prosta zasada, tak jak przy sierpie, że łokieć musi przejąć tą siłę. Nie może być, że ja wskoczę i siła pójdzie tu, bądź przestrzelę. Ręka musi być idealnie pionowo, tak żeby mój cały ciężar wszedł na łokieć. Dźwigniesz się, Borys? Kark? Nie. Nie podniesie kark. Ściągam go, zobacz, pod siebie, pod pachę. Jest gilotyna, tak, bądź ewentualnie uchwyt ręka głowy. Potem, co zrobi zawodnik atakujący jego sprawa? Czy będzie kończył, czy sprowadzi do parteru. Także, jeszcze raz, z czystej pozycji wchodzę ręką za kark. W tym samym momencie moja druga ręka idzie od góry. Delikatny wyskok po to, by cały ciężar oprzeć na jego czubku głowy nad potylicą. Ściągam głowę pod siebie, bądź zabieram z ręką, ściągam do parteru. 5 minut.